Czy pan Wiktor Heatherly? Tak. Jest pan inżynierem hydraulikiem? Zgadza się. Pułkownik Stark, dziękuję, że tak szybko odpowiedział pan na moją prośbę. Słyszałem, że jest pan człowiekiem doświadczonym i skromnym, który potrafi dochować tajemnicy. Kto wyraził tak pochlebną opinię? Na razie nie mogę tego zdradzić. Chciałbym zaproponować panu pewną pracę, ale proszę o całkowitą dyskrecję. Rozumie pan? Jeśli cokolwiek obiecam, zawsze dotrzymuję słowa. Czy zadowoli pana 50 gwinei za jedną noc pracy? Jak najbardziej. Powiedziałem za jedną noc, ale właściwie chodzi o jedną godzinę. Chcemy usłyszeć pańską opinię na temat popsutej prasy hydraulicznej. Jeśli zdoła pan znaleźć usterkę, będziemy w stanie sami ją naprawić. Nasz dom znajduje się niedaleko kolejki. Od stacji będzie jakieś 7 mil. Czyli na powrotny pociąg już nie zdążę. Będę musiał u państwa przenocować. No właśnie za to panu płacimy. Jako nieznany młody inżynier dostanie pan sumę, za którą moglibyśmy otrzymać poradę najlepszych specjalistów. Tak, to duża kwota, jednak chciałbym dokładnie wiedzieć, czego ode mnie oczekujecie. Zakładam, iż wie pan, że biała glina jest cennym surowcem. Jej złoże można spotkać w jednym czy dwóch miejscach w Anglii. Słyszałem o tym. Jakiś czas temu kupiłem nieduży kawałek ziemi, na którym znalazłem cieniutką warstwę gliny. Zaledwie część ogromnego złoża znajdującego się na sąsiednich działkach. Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy rozpocząć eksploatację należącej do nas warstwy. W przyszłości chcemy wykupić sąsiednie działki. Dlatego trzymamy tę sprawę w tajemnicy. Jeżeli ktoś się dowie, że odwiedził nas inżynier hydraulik, ludzie zaczną wypytywać. Wtedy będziemy musieli się pożegnać z naszymi planami. Mam nadzieję, że już wszystko jasne. Nie rozumiem, po co wam prasa hydrauliczna. O ile wiem, glinę wydobywa się jak piasek z piaskarni. Suknowalną glinę, насколько я знаю, wyczerpują, jak piasek z kariery. Tak, ale mamy własne metody. Żeby sąsiedzi o niczym się nie dowiedzieli, postanowiliśmy sprasować glinę na cegły. Od nowa. Du hast es mir versprochen. Obiecałeś mi. Das ist nun deine Sache. To twoja sprawa. Будьте добры подождать. Proszę łaskawie zaczekać tu kilka chwil. Postaram się nie zatrzymywać pana długo. Ja i pan jesteśmy tu obcy. Zamierzam stąd uciec, panu też radzę. Proszę natychmiast uciekać przez te drzwi. Błagam, póki nie jest za późno. Przejdźmy do sedna. To mój sekretarz, pan Ferguson. Za chwilę pokażemy panu prasę. Jest w domu. Złoże gliny jest tuż pod domem? Nie, w domu tylko ją prasujemy. Chcemy, żeby pan obejrzał sprzęt i powiedział, dlaczego nie działa. Proszę bardzo. Ferguson, niech pan weźmie lampę.
Znajduję się w środku klasy hydraulicznej. Sufit tej komory to powierzchnia robocza tłoka, który z siłą kilku ton zgniata surowiec w kierunku metalowej podłogi. Fergusonie, myślę, że nasz gość zna się na mechanice pras hydraulicznych. W trakcie prasowania coś zaczyna szwankować, przez co maszyna nie osiąga pełnej mocy. W bocznym cylindrze był mały ubytek. Ta gumowa uszczelka straciła elastyczność. Wszystko z powodu małej uszczelki? Tak. Przez to spadła moc. Jak można to naprawić? Można sprowadzić nową z Londynu lub po prostu wymienić uszczelkę. Co pan robi? Podziwiam pańską glinę. Myślę, że mógłbym udzielić dobrej rady, gdybym wiedział o prawdziwym przeznaczeniu tej prasy. Cóż, za chwilę pan je pozna. Ej, pułkownik! Pułkowniku, niech pan mnie wypuści. Przysięgam, że nikomu nic nie powiem. Niczego nie widziałem. Błagam. Pan mnie źle zrozumiał, pułkowniku. Niech pan mnie stąd wypuści. Chodźmy. Zaraz tu przyjdą i zobaczą, że pana tam nie ma. Szybciej. Tędy, szybciej. Okno jest wysoko, ale to pana ostatnia szansa. Niech pan skacze.
Fritz, przypomnij sobie ostatnią obietnicę. Powiedziałeś, że to się więcej nie powtórzy. Oszalałaś, Elzo. Nie. Zabijesz nas. Będzie milczał. Za dużo wiedział. Zostaw mnie. Dzień dobry, panie Watson. Przyprowadziłem doktorowi rannego pasażera. Dzień dobry panu. Proszę wejść. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Do widzenia. John? John, masz pacjenta. Początek XX wieku kojarzyć się będzie Anglikom z wojną burską oraz śmiercią królowej Wiktorii. Dobiegła końca epoka starej, dobrej Anglii. Policjanci ze Scotland Yardu oraz londyńscy przestępcy, korzystając z elektryczności, telefonów, spawania gazowego, samochodów i aeroplanów, zajęli się swoimi sprawami i wkroczyli w kolejny etap rozwoju cywilizacji. Sherlock Holmes poczuł się nieco staromodny i przeprowadził do hrabstwa Sussex. Doktor Watson zajął się praktyką lekarską. Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Na podstawie opowiadań Artura Conan Doyle'a. Nadchodzi wiek XX. Część pierwsza.
Nie widzieliśmy się od czasu pańskiego powrotu z podróży po Ameryce. Zgadza się. Witam, Watsonie. Za nic nie mogę przyzwyczaić się do pańskiej amerykańskiej brudki. A ja nie mogę się przyzwyczaić do faktu, że telegram o pańskim przyjeździe przynoszą pół godziny przed pana przyjściem. Przez to nie zdążyłem należycie przygotować się na wizytę szanownego gościa. Poza tym nie wiem, czy ja to wina. Powolności poczty, czy szybkości tego pańskiego diabelskiego środka lokomocji. Proszę wejść i odpocząć po podróży. Zwłaszcza, że przed wyjazdem odwiedził pan turecką łaźnię. Tak, złapał mnie reumatyzm. Jako lekarz wszystkim polecam turecką łaźnię. Zaraz, a skąd pan... Do jasnej cholery. Skąd pan wie? To proste, Watsonie. Przeważnie wiąże pan sznurówki na zwykły supeł, natomiast dzisiaj dostrzegłem jakiś podwójny, zupełnie niepodobny do pańskiego. Proszę siadać. Dlatego pomyślałem, że ktoś je panu sznurował. Małżonka odpada, szewc również, gdyż buty są nowe. Pozostaje służący z łaźni. Chciałbym opowiedzieć historię, którą usłyszałem od mojego pacjenta. Bardzo przepraszam. Muszę na chwilę pana zostawić. Przyjechał mój sąsiad, pan von Borg. Często kupuje ode mnie miód. Ile pan sobie życzy? Poproszę ze 2 kilogramy. Chłodnica, którą ostatnio kupiłem od pana, jest w sam raz. Teraz potrzebowałbym pompy do oleju i filtrów. Po te części musiałbym jechać do Londynu. Właśnie dwukołówką przyjechał do mnie stary przyjaciel. Też jest mechanikiem? Oczywiście. Ma własny samochód? Nie, mówię, że przyjechał taratajką na 2 kółkach. Oto pański miód. Ile się należy? 3 szylingi i ani pensa więcej. Chyba mam same banknoty. Nie, są 2 szylingi. Wystarczy. Zaraz, znalazłem 3. Jesteśmy rozliczeni. Dlaczego pan powiedział, że jestem mechanikiem? Gdybym powiedział, że przyjechał dr Watson, nie mógłbym opędzić się od pytań. Popularność pańskich opowiadań ciągle rośnie, drogi przyjacielu. Musiałbym w końcu również ujawnić swoje prawdziwe nazwisko. Wolę uchodzić za samotnego pszczelarza. A co z tą pompą i filtrami? Jako dobry sąsiad mam pewne zobowiązania. Coś panu pokażę. Oto fałszywy szyling. To już ostatni, jakiego miał von Borg. Dlaczego pan się nie upomniał? Po co miałbym zasmucać dobrego człowieka? Bardzo ładna i zgrabna moneta. Niczym się nie różni od tych z mennicy jego królewskiej mości Jerzego V. Monetnego dwora jego wieliczeństwa Georga V. Ale jest fałszywa. Wielka szkoda, że zostawił pan londyński świat przestępczy sam na sam ze Scotland Yardem. A propos, inspektor Lestrade odszedł na emeryturę. Słyszałem. Chciałem opowiedzieć panu historię mojego pacjenta, młodego i sympatycznego inżyniera hydraulika, który stracił kciuk u prawej ręki.
Эй, любезный! Можно пана на хвиле просить? Да, сэр. Слухам, сэр. Когда сгорел? Кеды спалился этот вспанявый дом? 4 дня тому, сэр. Вот дом, в котором вы... Чи то тен дом, пани Хаудерлей? Не. Tamten znajdował się 7 mil od stacji. Na początku podróży samochód tego Niemca był czyściutki, natomiast po przyjeździe cały w błocie. Właśnie, samochód pobrudził się, gdy wożono pana przez pół godziny dookoła tego domu. Dlaczego pan nie powiedział, że dom się spalił? Nie wiedziałem. Ciekawe. Ogień z lampy naftowej, zgniecionej przez prasę, przeniósł się na ściany budynku. Wszyscy byli tak zajęci ściganiem pana, że tego nie zauważyli. Znalazłem. Prasę wyprodukowano w zakładach Krupa w Dreźnie. Bez wątpienia była używana do wytłaczania czegoś pokrytego amalgamatem, który, jak pan twierdzi, wyglądał jak srebro. Co to mogło być? W tym miejscu na furmankę ładowali jakieś ciężkie skrzynki, ważące około 250 funtów. Funtów po 250. Работало 3 человека. Pracowało 3 ludzi. Лошадь. Их конь то бельгийский першерон. А, старый знакомый. Старый знакомый. Изумительное. Правдивое дело штуки. Фальшивый шиллинг. Мы не понимаем. Майкрофт, не разумеем, что мовишь. Я выдержал. Вытримавым 42 минуты. Вполне достаточно. Вистарчаёнцо, бы przeczekać атак газовый. Ваше участие в этом. Przybyliście panowie w samą porę, by sprawa zakończyła się pomyślnie. Было весьма своевременно. А в чем ты, собственно, видишь? На чем мяло бы полегать ей помышленное закончение? Найдено недостающее... Właśnie odkryliśmy brakujące ogniwo w łańcuchu dowodów, wskazujących, że produkowaniem fałszywych pieniędzy na terenie Wielkiej Brytanii zajmuje się Imperium Niemieckie. Brytyjski resort skarbu zebrał już mnóstwo podobnych rzeczy. W związku z tym możemy wydać rozkaz produkowania na terenie Niemiec fałszywych pieniędzy, aby zrównoważyć straty naszej gospodarki stratami niemieckimi. Перекос в нашей национальной экономике перекосом в экономике Германии. Но может быть инженер. Może inżynier Hadley pomylił się, uznając Niemca za fałszerza pieniędzy. Вот именно. O to właśnie chodzi. Холмс. Холмс, słucham. Według danych admirała Kanty, populacja Syjamu wiosną tego roku wynosiła 3 220 076 osób. Biorąc pod uwagę stabilny współczynnik przyrostu ludności, który wynosi 3,216%, szybko policzyłem, że na chwilę obecną wzrost liczby mieszkańców to 42 250 albo 260 noworodków. Bernardzie, nie ma powodu do obaw. 254. Здравствуй, Шерлок. Witaj, Sherlocku. Здравствуй, мой. Witaj, bracie. Мы ещё ничего не знаем. Jeszcze o niczym nie wiemy, a ty już wyciągasz daleko idące wnioski. Я сейчас приглашу сюда. Зараз запрошу ту нашего премьера. Лорда Беллинджера. И ты вместе со своим. И разом со своим przyjacielem. Здравствуй, Ватсон. Witam, Watsonie. Ознакомишься под большим. Запознаешь się z listem, który otrzymaliśmy wczoraj. Minutku. Chwileczkę. Aha.
Widzę, że już odpowiada. Pismo propało. List zaginął. Тебе еще рано уходить. Jeszcze za wcześnie, żebyś odchodził na emeryturę. Przecież ważą się losy naszego kraju. Teraz na pewno będziesz musiał spotkać się z premierem, ale tylko prywatnie. W żadnym wypadku nie możemy angażować w to policji. Gdzie mógłbyś go zaprosić? Baker Street 221B. Chciałbym udzielić ci braterskiej rady, Sherlocku. Skoro będziesz miał do czynienia nie z przestępcami, lecz z politykami, nie wierz ani jednemu ich słowu. Nie jedynemu słowu. Mój brat Mycroft jest najbardziej niezastąpioną osobą w Wielkiej Brytanii. Skoro wiemy, że pracuje dla brytyjskiego rządu, wiemy również, że czasem go zastępuje. Podczas on jest samo brytyjskie prawictwo. A co z królem? Ani król, ani jego zmarła babcia, królowa Wiktoria, nie podejmowali żadnej decyzji bez naradzenia się z Mycroftem Holmesem. Dobry dzień, gentlemen. Co wam mogę? Witam panów, czym mogę służyć? Dobry dzień. Dzień dobry. Pozwoli pan, że wejdziemy? Proszę was, gentlemen. Proszę bardzo. Kiedyś mieszkaliśmy w tym domu. Dzisiaj mamy tu ważne spotkanie. Możemy skorzystać z salonu? Zgodnie z wolą byłej właścicielki, salon jako jedyne pomieszczenie w tym domu nie jest własnością naszej spółki. Pani Hudson zamierzała otworzyć tu muzeum poświęcone pewnej historycznej postaci z czasów starej, dobrej Anglii, o której ja i panowie niewiele wiemy. Pamiętam tylko nazwisko. Holmes. Tak, pan Sherlock Holmes. Listy na jego nazwisko, zawierające prośby i błagania, nasza kompania budowlana otrzymuje aż do dzisiaj. Zakładam, że ten Holmes był wpływową osobą, gdyż... Jak pan się nazywa? Smith, sir. Panie Smith, ja i mój przyjaciel zostaniemy tu przez chwilę jako eksponaty przyszłego muzeum. Proszę poznać mojego przyjaciela, doktora Watsona. Bardzo mi miło. Proszę przynieść całą korespondencję, która przychodziła na moje nazwisko. Tak jest, sir. Kiedy nadeszła wiadomość, że zginął pan w Szwajcarii, ja i pani Hudson opłakiwaliśmy pana. Ta wspaniała kobieta już wtedy postanowiła stworzyć tu pańskie muzeum. Dlaczego tylko moje? Chce pan się wycofać? Nic z tego. Jest pan takim samym przesiąkniętym naftaliną eksponatem jak ja. Przyszli do panów premier Wielkiej Brytanii, Lord Thomas Berlinger oraz minister spraw europejskich, Sir Trelawne Hope. Mam ich prosić? Tak. Tak jest.
Мистер Холмс? Пан Холмс? Прошу. Прошу бардзо. To mój przyjaciel, dr Watson. Dokument, o którym mowa, jest bardzo ważny. Ujawnienie go może wywołać konflikt międzynarodowy. W związku z tym poszukiwania muszą być prowadzone w całkowitej tajemnicy albo wcale. Dokument został skradziony w celu upublicznienia. Jak do tego doszło? Ten list otrzymaliśmy 6 dni temu. Nie chciałem, żeby zostawał w ministerstwie na noc, więc codziennie zabierałem go do domu i chowałem do szkatułki z oficjalnymi papierami, którą zamykałem na klucz. Jestem przekonany, że jeszcze wczoraj list był na miejscu. Dziś rano zniknął. Panie Holmes. Da. Szkatułka stała obok lustra na mojej toaletce. Moja żona i ja mamy bardzo czujny sen. Jesteśmy gotowi przysiąc, że w nocy do pokoju nikt nie wchodził. O której jecie państwo obiad? O 7:30. A o której poszliście spać? W 11:30. Małżonka była w teatrze. Czekałem na nią i dokładnie o 11:30 udaliśmy się do sypialni. Czy pańska żona wiedziała o tym liście? Nie. Aż do dzisiejszego poranka, kiedy odkryłem zgubę, niczego jej nie mówiłem. Nigdy nie wątpiłem w pańskie poczucie obowiązku. Mam nadzieję, że w tak ważnej i poufnej sprawie okazało się ono silniejsze niż rodzinne układy. Teraz chciałbym się dowiedzieć, co to za list i dlaczego jego zniknięcie pociąga za sobą tak poważne konsekwencje. Panie Holmes, list znajdował się w długiej niebieskiej kopercie. Na czerwonej lakowej pieczątce był widoczny szykujący się do ataku lew. Adres był napisany dużymi, czytelnymi literami. Te szczegóły oczywiście są bardzo ważne, ale chciałbym się dowiedzieć czegoś o jego treści. To tajemnica państwowa. Jeśli dzięki pańskim, jak powiadają, nadzwyczajnym zdolnościom uda się odnaleźć kopertę wraz z zawartością, otrzyma pan podziękowania od naszego kraju oraz każdą nagrodę, na jaką nas będzie stać. Przykro mi, ale nie będę mógł panom pomóc. Dalszą rozmowę uważam za stratę czasu. Niech się pan nie zapomina. Zgadzam się z panem. Dobrze. Wszystko panu opowiem. Liczę na pańską dyskrecję oraz takt pańskiego przyjaciela, doktora Watsona. Chciałbym się odwołać do panów patriotyzmu. Może pan całkowicie na nas liczyć. List został napisany przez jednego z zagranicznych monarchów, który jest zaniepokojony ostatnim powiększaniem się liczby naszych kolonii.
Napisał list, gdy był bardzo rozgniewany. Według naszych informacji jego ministrowie nic nie wiedzą o tym liście. Ton jest bardzo ostry i upublicznienie znacznie zaniepokoiłoby opinię publiczną w Anglii. Co więcej, po ujawnieniu tego listu nasz kraj może być wciągnięty w wielką wojnę. Nasza strona będzie wowleczona w большую войну. Tak, to on. Ma pan rację. List, który może narazić nasz kraj na milionowe wydatki, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Być może w tej chwili dokument pędzi do odpowiedniego adresata z prędkością parowca. Panie Holmes, co pan może nam zaproponować? Przyjrzyjmy się faktom. Najwyraźniej list zaginął między 19:30 a 11:30, czyli w czasie, kiedy szkatułka była bez nadzoru. Skoro list zaginął wczoraj wieczorem, gdzie może się znajdować w tej chwili? Prawdopodobnie jest już poza naszym zasięgiem. Pan uważa, że wojna jest nieunikniona, jeśli dokument się nie znajdzie? Myślę, że tak. W takim razie niech się pan szykuje do wojny. To bardzo mocne słowa. Jeśli w ciągu dnia coś się zmieni, poinformujemy pana, panie Holmes. Oczywiście będziemy także czekać na rezultaty pańskich poszukiwań. Sytuacja jest beznadziejna. Oto pańska korespondencja, sir. Dziękuję, Smith. Proszę to gdzieś położyć. Na tak odważną grę stać tylko trzy osoby. Obersteina, Larotiera oraz Eduarda Lukasa. Będziemy musieli się z nimi spotkać. Eduard Lukas z Goldfin Street? Tak, obawiam się, że do spotkania nie dojdzie. Dlaczego? Zabójstwo w Westminster. Eduardo Lucas, powszechnie znany jako uroczy 44-letni człowiek, został zamordowany. Otrzymał cios nożem prosto w serce. Narzędzie zbrodni to indyjski kindżał, który był ozdobą jednej ze ścian w pokoju zamordowanego. Co za zbieg okoliczności. Nie, mój przyjacielu, to nie zbieg okoliczności. Historię z listem oraz zabójstwo na pewno coś łączy. I właśnie to będziemy musieli wyjaśnić. Ale teraz sprawą zainteresuje się policja. Policja wie o morderstwie, natomiast o tym liście wiemy tylko my dwaj. Poza tym jest jeden ważny szczegół, który od razu przyciągnął moją uwagę. Chodzi o to, że Goldfin Street, gdzie doszło do zabójstwa, znajduje się bardzo blisko Whitehall, gdzie skradziono list.
находится всего в нескольких минутах ходьбы от Уайтхолл-Террас. Ларетье и Оберштайн, о которых пану вспоминалем, мешкают на другом концу Лондона. Ten drobny szczegół może stać się decydujący w całej sprawie. Panie Holmes, przyszła bardzo ładna i poważana dama. Kto to może być? Nazywa się Hilda Trelawne Hope. Witam panów. Dzień dobry. Panie Holmes, odwiedził pana mój mąż. Zgadza się. Proszę wejść. Dziękuję. Bardzo proszę nie informować mojego męża o tej wizycie. To stawia nas w niezręcznej sytuacji. Niestety w tej chwili nie mogę pani tego obiecać. Panie Holmes, będę z panem szczera. Pomiędzy mną a moim mężem nie ma właściwie żadnych tajemnic. Poza jedną. Chodzi o jego działalność polityczną. Właśnie dowiedziałam się, że wczoraj wieczorem z naszego domu zginął jakiś ważny dokument. W związku z tym, że sprawa dotyczy polityki, mąż kategorycznie odmówił mi jakichkolwiek wyjaśnień. Proszę zrozumieć, ja muszę wiedzieć. Poza członkami rządu tylko pan wie, o co tam poszło. Błagam, proszę mi wyjaśnić, co się stało i jakie mogą być tego skutki. Szanowna pani, żąda od nas rzeczy niemożliwych. Skoro mąż uważa, że lepiej, aby pani nie wiedziała o tej sprawie, jak możemy ujawnić to, czego przyrzekliśmy nie ujawniać? Jak możemy, z których wzięli słowo chronić tę tajnę, odkryć wam to, co on chciał... Byłoby lepiej, gdyby pani zwróciła się z tą prośbą do męża. Wy powinni spytać waszego męża. Ja spraszam... Pytałem go... Wizytę u panów traktuję jak ostatnią szansę na uratowanie sytuacji. Skoro panowie nie mogą opowiedzieć mi o tej sprawie, bardzo proszę udzielić mi odpowiedzi na jedno pytanie. Jakie? Czy to zajście może mieć wpływ na polityczną karierę mojego męża? Szanowna pani, jeśli ta sprawa nie zostanie pomyślnie rozwiązana, skutki mogą być bardzo opłakane. Proszę mówić konkretniej. Znowu zadaję pani pytanie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Jeśli tak... W takim razie nie będę zabierać panom czasu. Panie Holmes, nie mam żalu, że nie chce pan być ze mną szczery. Doktorze Watson, proszę nie myśleć o mnie źle, bo próbuję pomóc mężowi wbrew jego woli. Jeszcze raz bardzo proszę nie mówić mężowi o mojej wizycie. Watsonie, kobiety podlegają pańskiej kompetencji. Co pan sądzi o wizycie tej damy? Jaką prowadzi grę? Przecież wyraźnie powiedziała, o co chodzi. Czyżby? Jej zmartwienie wyglądało na autentyczne. Proszę nie zapominać, że ta dama należy do warstwy społecznej, która doskonale potrafi ukrywać swoje emocje. Myślę, że była bardzo zmartwiona. Próbowała nas przekonać, że działa w interesie męża i dlatego musi o wszystkim wiedzieć. Nie rozumiem, o co jej chodziło.
Кстати, вы заметили... Зауважил пан, что одразу усядла под światло, чтобы не могли приглядеть все ей твари? Не могли разглядеть ее лицо. Она села... Не сонзе. Да. Kobiety ciężko zrozumieć. Pamięta pan tę z Margot? Tę, którą podejrzewałem o podstępność? Później okazało się, że nie miała upudrowanego nosa. Gdy ma się do czynienia z tak niepewnym materiałem, ciężko cokolwiek wywnioskować. Cieszę się, że po tylu latach znów pana widzę, inspektorze. Witam, doktorze Watson. Jak to się stało, że honorowy, emerytowany inspektor Scotland Yardu zajął się tą sprawą? Udzielam instrukcji młodemu koledze. Poznajcie się. Inspektor Petkin. A panów co tutaj sprowadza? Znałem właściciela tego domu. Postanowiliśmy z doktorem obejrzeć miejsce zbrodni. Proszę bardzo. Inspektorze Petkin, proszę zgodnie z przepisami zameldować, z czym mamy do czynienia. Zgodnie z przepisami. Zamordowany Eduardo Lucas był wybitnym lingwistą i prowadził rozległą korespondencję. Poza tym kolekcjonował różnego rodzaju plotki, jak wynika z zawartości jego papierów, które zachowały się w nienaruszonym stanie. Utrzymywał kontakt z licznymi kobietami. Tak wynika z jego kartoteki, która również jest nietknięta. W pokoju znajdowało się wiele cennych przedmiotów. Żaden nie został skradziony. Oto zdjęcie Eduarda Lucasa, które powiększyliśmy w laboratorium w Scotland Yardzie. A teraz proszę pokazać zdjęcie kobiety. Proszę bardzo. Madame Henri Fournet. Nazywa się Henri Fournet. Mieszka w Paryżu przy ulicy Austerlitz. Francuska policja poinformowała nas, że niedawno wróciła z Londynu, a w tej chwili przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Po dokładnym zbadaniu zdjęcia jesteśmy przekonani na 98%, że mąż pani Fournet i pan Lucas to ta sama osoba. Zamordowany prowadził podwójne, a mówiąc dokładnie, potrójne życie. Mieszkał w Londynie, Berlinie i w Paryżu. Prawdopodobnie został zamordowany przez zazdrosną żonę, która nie może stanąć przed sądem, gdyż zgodnie z artykułem 12746 Kodeksu Karnego Imperium Brytyjskiego jest osobą chorą psychicznie. Tyle? Tak. Czyli po sprawie. Wychowaliśmy w naszej firmie godne nas kadry. Proszę bardzo. A teraz na podstawie naszych wniosków spróbujmy sobie wyobrazić, jak doszło do całej sytuacji. Ona najpierw go śledziła. Następnie podeszła cichutko do drzwi. On ją wpuścił. Przecież nie mógł zostawić jej na ulicy. Scena zazdrości była tak gwałtowna, że wszystko dookoła zostało... Proszę, poprzewracane krzesła. A jedno krzesło trzymał w ręku. Widocznie bronił się nim. W końcu dźgnęła go kindżałem i Lucas padł martwy na dywan. Zamordowany stracił chyba mnóstwo krwi. Watsonie, niech pan spojrzy.
Странно. Дивно. На ковре есть пятно крови. С обратной стороны. На диване видим пламя крови, на отвороте również, natomiast на подлоге ей нет. Как это понимать, Ватсон? Уотсоне, как это возможно? А как это понимать? Инспекторе, как это возможно? Как это понять? Петкине, как это возможно? А? Мы тут ничего не трогали. Ничего тут не рушались. Zgodnie z 237 instrukcją wewnętrznego regulaminu Scotland Yardu starannie pilnujemy, by wszystko pozostało na swoich miejscach. Przez całą dobę w mieszkaniu dyżurował policjant. Całkowicie wykluczam udział mistyki w tym przypadku i myślę, że plama się znajdzie. I думаю, że пятно найдется. Найдется? Znajdzie się, ale jak? Я оказался прав. Miałem rację. Если ковер положить, если przesunąć dywan w ten sposób, пятна приходятся друг на друга. Плямы się покрывają. Кто поднимал ковер? Кто oraz po co przesunął dywan? Скажите, пожалуйста, инспекторе, czy дежурujący tu policjant na pewno nigdzie nie wychodził? Да. Да. Tak. Tak dalej, Lestrade. Inspektorze Lestrade, coś panu doradzę. Niech pan natychmiast przesłucha policjanta, najlepiej na osobności. Wtedy szybciej się przyzna. Proszę zapytać, jak śmiał wpuścić tu obcą osobę. Niech pan mu powie, że o wszystkim już wiemy, a jeśli zacznie się wypierać, proszę go porządnie nastraszyć. Wszystko od niego wyciągnę. Petkin za mną. Watsonie, niech pan przymknie drzwi szybciej. Idą pusto. Przyznał się. Macpherson? Niech pan opowie tym dżentelmenom o swoim niewybaczalnym występku. Nie zamierzałem zrobić nic złego. Wczoraj wieczorem przyszła tu kobieta. Powiedziała, że pomyliła numer budynku. Trochę sobie porozmawialiśmy. Poprosiła, żebym pokazał jej miejsce zabójstwa. Powiedziała, że przeczytała o tym w gazecie. To była sympatyczna młoda kobieta. Pomyślałem, że nie zrobię nic złego, jeśli jej pokażę. Kiedy spojrzała na podłogę i zobaczyła plamę, zemdlała i leżała jak martwa. Poszedłem do kuchni po wodę. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Widocznie sobie poszła. To będzie dla pana nauczka. Nie wolno nas oszukiwać. Słucham panów. Chcielibyśmy porozmawiać z panią Hilda Hope. Panie Holmes, to niezbyt uczciwe posunięcie. Mówiłam, że chciałabym zachować swoją wizytę u panów w tajemnicy. Chyba, że doktor Watson ma zamiar poznać życie wyższych sfer, żeby opisać je później w swoich opowieściach. Bardzo przepraszam, ale niestety nie mieliśmy wyboru. Otrzymałem polecenie odnalezienia tego ważnego dla naszego kraju dokumentu. A więc uprzejmie panią proszę, żeby pani go oddała. Pan mnie obraża, panie Holmes. Niech pani posłucha. Zaprzeczanie nie ma sensu. Proszę oddać list.
Was проводит... Lokaj panów odprowadzi. Jeśli zawoła pani lokaja, to jeszcze bardziej skomplikuje pani sytuację. Proszę oddać list i sprawa zostanie załatwiona. Proszę wierzyć, że chcemy pani pomóc. W przeciwnym razie będę zmuszony wydać panią. Niestety, szanowna pani. Chcecie mnie nastraszyć? Prawdziwym dżentelmenom nie wypada grozić kobiecie. Wiem, że pani była u Eduarda Lukasa i przekazała mu list. Wiem, że wczoraj podstępnie przedostała się pani do jego gabinetu i zabrała list ze schowka pod dywanem. Proszę usiąść. Panie Holmes, pan chyba zwariował. Dopóki pani nie usiądzie, mój kolega nic nie powie. Mówię to jako lekarz. Dziękuję. Policjant panią rozpoznał. Nadal utrzymuję, że to wszystko jakaś absurdalna fantazja. Czy pan Trelawne Hope jest w domu? Będzie za jakieś 15 minut. Dobrze. Poczekamy. Panie Holmes, niech się pan zlituje. Proszę nic nie mówić mężowi. Niech pani odda list. Tam go mam. Proszę. Lepiej, żebym go nigdy nie widziała. Jak go teraz oddać? To proste, Holmes. Trzeba go włożyć z powrotem do szkatułki. Proste i genialne. Brawo, Watsonie. Gdzie znajduje się szkatułka? W sypialni. Niech pani łaskawie ją przyniesie. Mam nadzieję, Watsonie, że pan nie będzie opisywał tej sprawy, gdyż nie wykazaliśmy się roztropnością. Ja nie, ale pan... Nie. Trochę nie nadążaliśmy za biegiem wydarzeń. Toczyliśmy się jak dwie bilardowe kule do łzy. Czym ją pani wcześniej otwierała? Kluczem. Brałam go od męża. Ale on o tym nie wiedział. To niedobrze. Ma pani szpilkę? Tak. Proszę podać. Proszę bardzo. Niekiedy za pomocą damskiej szpilki można dostać się do tajemnicy państwowej. Proszę bardzo.
Так что мой друг доктор Ватсон. Wygląda na to, że mój przyjaciel doktor Watson nie wspomni o pani w swojej opowieści, chyba że w wierszu. Ja nigdy nie pisałem. Nigdy nie pisałem wierszy, nawet kiedy byłem zakochany w mojej obecnej żonie. Szkoda. Bardzo panu dziękuję. Ile płacę? Szanowna pani Hildo, broniąc pani, biorę na siebie zbyt dużą odpowiedzialność. Dlatego chciałbym, żeby pani opowiedziała nam, po co pani to wszystko zrobiła. Eduardo Lucas od dłuższego czasu mnie prześladował. Zaczęło się, gdy mój mąż był wysłannikiem w Berlinie. Byłam nieostrożna, goszcząc go tak często. Mąż też go dobrze znał. Ostatnią moją przysługą było nabycie dla niego na moje nazwisko prasy hydraulicznej, która po kryjomu została przetransportowana do Anglii. Niedawno Lucas pojawił się w Londynie. Umówił się ze mną na spotkanie, na którym powiedział, że opowie wszystkim, iż jestem niemieckim szpiegiem oraz opublikuje naszą prywatną korespondencję, jeśli nie dostarczę mu jakiegoś listu, który znajduje się wśród ważnych depesz mojego męża. Zapewniał mnie, że to nie zaszkodzi mężowi. Wręcz przeciwnie, rozładuje napięcie w ministerstwie. Panie Holmes, niech pan postawi się w mojej sytuacji. Doktorze Watson, co miałam zrobić? Opowiedzieć o wszystkim mężowi. Nie mogłam tego zrobić, dlatego postanowiłam ukraść list. Wzięłam od męża klucz, otworzyłam szkatułkę i zaniosłam go na Godolphin Street. Co tam się wydarzyło? Przyszłam do jego mieszkania, ale drzwi zostawiłam uchylone, gdyż bałam się zostać sam na sam z tym człowiekiem. Pamiętam, że kiedy wchodziłam do budynku, obok stała jakaś kobieta. Przekazałam mu ten list, on wręczył mi pokwitowanie zakupu prasy oraz nasze listy. W tym momencie na schodkach usłyszałam jakiś hałas i kroki. Lucas szybko podniósł dywan i wrzucił list do schowka. To, co wydarzyło się później, przypominało jakiś koszmar. Zobaczyłam szaloną twarz kobiety, która krzyczała po niemiecku. Wszystko się wydało, przyłapałam cię z kobietą. Zobaczyłam, jak Lucas chwycił krzesło. Kobieta miała w ręku kinżał. W tym momencie wybiegłam. Dopiero z porannych gazet dowiedziałam się o tym strasznym zabójstwie. Postanowiłam obserwować dom Lucasa, jednak drzwi były ciągle zamknięte. W końcu, jak dobrze wiecie, udało mi się zabrać list. Przyniosłam go do domu i próbowałam zniszczyć. Mój Boże, słyszę kroki męża. Milady. Proszę pani. Mr. Holmes. Panie Holmes. No. Jest nowości, Mr. Holmes. Jest. Ma pan jakieś dobre nowiny, panie Holmes? Tak, pojawiła się pewna nadzieja. Chwała Bogu. Premier je dzisiaj u nas obiad, więc bardzo się ucieszy. Ma stalowe nerwy, jednak wiem, że od tamtej pory prawie nie sypia. Proszę spocząć. Jacobs, niech pan zaprosi premiera na górę. Panie Holmes, doktorze Watson? To Lady Hilda Trelawne Hope. Myślę, że nasze rozmowy o polityce nie zainteresują cię. Za kilka chwil do was dołączymy. Stalowej.
Мистер Холмс. Премьер Великой Британии сэр Томас Беллинджер. Panie premierze, przeprowadziłem rzetelne dochodzenie i śmiem twierdzić, że nie ma żadnego powodu do obaw. Ale to nie wystarczy, panie Holmes. Nie możemy siedzieć jak na wulkanie. Dziękuję panu. Musimy mieć pewność. Proszę usiąść, panowie. Im więcej myślę o tej sprawie, tym bardziej jestem przekonany, że list w ogóle nie opuszczał tego domu. Panie Holmes, w przeciwnym razie dawno zostałby opublikowany. W takim razie kto mógł wziąć list, aby przechowywać go w tym domu? Tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy list w ogóle został zabrany. Ciekawe, w jaki sposób opuścił szkatułkę. Nie mamy pewności, że list w ogóle z niej zniknął. Doktorze, teraz nie czas na żarty. Jestem przekonany, że go tam nie ma. Można to łatwo sprawdzić. Niech pan wyda polecenie, żeby przynieśli szkatułkę. Jacobs? Proszę przynieść moją szkatułkę z oficjalnymi dokumentami. Uważam, że tracimy czas. Jednak jeśli to panów oraz pana zadowoli, możemy sprawdzić. Czy od tamtej pory zaglądał pan do środka? Nie widziałem takiej potrzeby. Mógł pan nie zauważyć tego listu? Kto wie? Przecież tam były jeszcze jakieś dokumenty, więc list mógł się zawieruszyć wśród nich. List leżał na górze. Ktoś mógł niechcący potrząsnąć szkatułką i list mógł spaść na dno. Nie, wyjąłem całą zawartość. Dziękuję, Jacobs. Proszę ją postawić na stole. Może pan odejść. Oto szkatułka, panowie. A to klucz, który zawsze noszę przy sobie. Oto papiery. Wszyscy widzą? Wam. To list Lorda Domera. Referat Sir Charlesa Hardeya. Memorandum z Belgradu. Informacja o rosyjskich i niemieckich podatkach na chleb. List z Madrytu. Meldunek Lorda Flowersa. Mój Boże, co to? Lord Bellinger. Poznaję tę kopertę. Pismo na miejscu. List jest na miejscu. Pozdrawiam was. Gratuluję panu, panie Hope. Dziękuję, panie premierze. Ciężar spadł mi z serca.
упало с моих плеч. Я всегда верил. Завше пану вежил им. Ну. А где жена? Где моя жена? Muszę podzielić się radością. Niech pan idzie. Hilda! Mr. Holmes! Panie Holmes. Jest pan pewien, że list nigdy nie opuszczał szkatułki? Jestem pewien, że sprawa dobiegła końca. Nigdy bym się nie odważył, szanowny panie premierze, zajmować panu czas opowiadaniem o swoich tajemnicach. Cóż, nie tylko mężowie stanu mogą mieć tajemnice. My jako skromni prywatni detektywi też je mamy. Bardzo panom dziękuję. Panie Holmes, Królewska Kompania Saperów założyła panu telefon. W ciągu ostatnich godzin nie było żadnej korespondencji. Odwiedził pana młody człowiek z zabandażowaną ręką. Oto jego wizytówka. To inżynier hydraulik Victor Hadley. Przyniósł panu tę gazetę i prosił, żebym pokazał panu zdjęcia z rubryki Ich poszukuje policja. Prosił również, żebym przekazał panu następujące słowa. To oni. To tyle, panie Holmes. Czekam na dalsze polecenia. Poprosimy o jajecznicę na boczku. Tak jest. Smith? Niech pan mnie nauczy, jak to działa. Holmes, ja to zrobię. Smith, niech pan już idzie. Jesteśmy bardzo głodni. Niech pan trzyma. Proszę powiedzieć centrala. Centrala? Poproszę z mieszkaniem Mycrofta Holmesa. Poproszę z mieszkaniem Mycrofta Holmesa. Mówią, że jest w pałacu. Proszę połączyć z pałacem. Mycroft? Witaj. Dzień minął bezowocnie. Z Watsonem tylko obserwowaliśmy bieg wydarzeń, które toczyły się samoistnie. Tak, list jest na miejscu. Inżynier Hadley sam poznał tych fałszerzy w gazecie Sunday Times. Tak, czasy się zmieniają. Doktor Watson i ja jakoś nie mamy okazji powspominać dawnych czasów. Nie, wracam na wieś. Wstąpię do ciebie po pompę do oleju i filtry. Tak, dla mojego sąsiada w Sussex. Koniec części pierwszej, w której nasi bohaterowie musieli porzucić swoje zajęcia i wspomnieć dawne czasy. Czekało na nich jednak coś jeszcze. Wersja polska na zlecenie telewizji nowej generacji N Studio Arm Film. Tekst Bogdan Grigoriew. Czytał Maciek Szklasz.